Słowo Boże trwa na wieki. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 25 werset. Słowo Boże. W dzisiejszych dniach, kiedy Słowo Boże jest mocno kwestionowane, błogosławieństwem jest pamiętać, że jeden werset Pisma Świętego był wystarczający dla Chrystusa jako autorytet i wystarczający dla diabła, który nie miał ani słowa do powiedzenia po tym, gdy go usłyszał. Nie mają znaczenia nowatorskie interpretacje Pisma Świętego. Słowo Boże ma swoją własną moc, choć z pewnością nic poza Duchem Bożym nie może dać mu tej mocy w nas. Chodząc z Bogiem możemy wyciągnąć pokarm i słodycz Słowa Bożego i karmić się nim. Święty Duch Boży jest nauczycielem Słowa Bożego i może dać, jeśli uzna to za dobre, głębokie myśli na temat jego zawartości. Zapytajmy samych siebie, czym mój umysł był dzisiaj zajęty? Czy możesz powiedzieć, słowo Chrystusa mieszkało we mnie obficie? Czy też może słowo naszego własnego serca, dzieło naszego własnego umysłu wypełniło większą część naszego dnia? To wtedy nie jest Chrystus. To nie jest Chrystus. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż obchodzenie się ze Słowem Bożym z pominięciem Ducha Świętego. Nie znam niczego, co bardziej oddziela od Boga niż prawda wypowiedziana bez ścisłej społeczności z Bogiem. Jest w tym niezwykłe niebezpieczeństwo. Bóg objawia swoje myśli niemowlętom. To duch niemowlęcia pragnącego szczerego mleka słowa otrzymuje od niego błogosławieństwo. Najbieglejszy umysł musi podejść do Słowa Bożego jak nowo narodzone niemowlę. W Biblii, w Księdze Bożej nie ma ani jednego słowa, które nie mogłoby nakarmić naszych dusz. Studiuj Biblię z modlitwą. Szukaj w Biblii Pana Jezusa, a nie wiedzy. Ona też przyjdzie do serca nastawionego na szukanie Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli to nie jest Twoim udziałem, to myślę, że za dużo studiowałeś, a za mało czytałeś Biblię. Zawsze uważam, że w tej kwestii potrzeba czujności. To nauka Boża, a nie praca człowieka sprawia, że wnikamy w myśli i cele Boże zawarte w Biblii. Czytaj Biblię w dużych ilościach, ale jeszcze bardziej zachęcam Cię, abyś czytał ją z Bogiem. Jest jeden człowiek, który zna prawdę, ponieważ On jest prawdą. Mam na myśli Pana Jezusa Chrystusa. I On jest zadowolony ze spisanego Słowa Bożego, a jest nim Pan Jezus Chrystus. Nie ma takiego podstępu szatana, któremu Słowo Boże nie jest w stanie sprostać. Kiedy to przemijające ziemskie życie dobiegnie końca, pozostanie tylko to, co zostało w nas wytworzone przez Słowo Boże. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 25 werset. Słowo Boże trwa na wieki.